przerwać walkę. To mogłoby się to też źle skończyć mimo oko. Wyjście to... Wspaniała wymiana, proszę Państwa. Wspaniała wymiana. Piękne pięcie! To było mistrzowskie, proszę Państwa. Nie ma wątpliwości, że obydwaj zawodnicy posiadają bardzo wysokie kunszty. Piękna wymiana braw, oni zasłużyli na brawa, proszę Państwa. Ostra wymiana. Tutaj, w tej konwencji, gdzie wszystko jest dozwolone. Stop, było pchnięcie. Było pchnięcie, pięknie. Państwo ze swojej perspektywy nie wszystko widzicie, ale my tutaj troszkę bliżej, można powiedzieć, że jesteśmy bliżej ich kunsztu. To naprawdę bardzo ładne wymiany. Czyli jednoczesne trafienie, ono nie jest liczone w tej konwencji. Obaj zawodnicy. Tutaj, tak, ja myślę, że ta luta będzie przebiegała w taki spokojniejszy sposób. Niezłego sztyku. Chciałbym zwrócić uwagę ewentualnie jeszcze na to, że oni często tutaj stawiają się w tej rzadkości.
odejdzie, ale jednak weszło. Tutaj. Stop. Gdyby wszedł pod kasę, to... To, co oni teraz zastosowali, również można znaleźć w traktatach podobne techniki, czyli próby przeważenia na miejscu przy przechwytach, ale tutaj byłoby to zbyt niebezpieczne. Ciała w czasie uderzeń. Od czubków palców przez biodra do ramiona. Te uderzenia są bardzo mocne i precyzyjne jednocześnie. Sędziowie podnoszą ręce, bardzo było widać, że na dłużej. Walki, proszę Państwa. No to jest czas, żeby... Teraz czas, żeby... Pięknie! Piękne wejście, trzeba przyznać. Emocje rosną. I zwycięża... z klubu Arma.pl Warszawa Krzysztof Janusz! Brawo!